Rozmowa dnia, Michał Adamski. Dzień dobry, witam Państwa. Bydgoski samorząd jak polski parlament. Koalicja głosuje, opozycja wychodzi z sali. Tyle, że role się odwracają. Koalicją jest PO i SLD, opozycją PiS i radny niezależny. Czy to odzwierciedlenie konfliktu politycznego w mikroskali? O tym m.in. dzisiaj w programie. A gościem rozmowy dnia jest profesor Janusz Golinowski, politolog i socjolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie profesorze, kiedy pan oglądał, słuchał wypowiedzi wczorajszych i tych dzisiejszych komentarzy, to rzeczywiście ma pan takie odczucie, że to jest. To, co dzieje się na górze, czyli ta wojna polityczna na górze, tylko przeniesiona na nasz lokalny bydgoski grunt? Dokładnie tak. Myślę, że warto się przyjrzeć temu w takiej skali i mikro, i makro. Polska została podzielona. Oczywiście te podziały wyglądają różnie, natomiast przez cały czas, czy to na poziomie centralnym, czy na poziomie lokalnym, mamy do czynienia z tym samym konfliktem, pewną grą polityczną, która toczy się i powiem szczerze, że społeczeństwo nie do końca rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Generalnie, no jeśli mówimy o władzy samorządowej, to ona jest skupiona na problemach lokalnych i one, moim skromnym zdaniem, nie powinny być tak głęboko upolityczniane. Ale mamy do czynienia z reprezentantami partii politycznych, czyli... Tak, zdecydowanie tak, tyle tylko, że to jest inny problem, inny poziom, inny gatunek problemów, które poruszamy na poziomie lokalnym. W przypadku poziomu centralnego, tam pojawił się klincz prawny z tytułu oczywiście sporów pomiędzy rządem a Trybunałem Konstytucyjnym. Tu zaś podejmuje się czysto konkretne wyzwania. Wyzwania związane z poprawą sytuacji mieszkańców, związanych z jakością życia i tak dalej, i tak dalej. I też sprawy nie powinny dzielić. Z racji tego, że samorząd jest złożony także z sił politycznych, to automatycznie ten konflikt z góry został scedowany na sam dół, czyli do życia samorządowców. Czyli uważa pan, że samorządy w ogóle nie powinny zabierać głosu w tej sprawie? Przecież tak się dzieje nie tylko w Bydgoszczy, tylko w różnych polskich miastach. Tak, jak najbardziej, ponieważ to jest inny gatunek problemów. To znaczy samorządowcom w jakiś sposób emocje polityczne udzielają się, skądinąd moim zdaniem niesłusznie, bo oni są rozliczani za konkretną pracę na rzecz środowiska, na rzecz swojego środowiska lokalnego, na rzecz swoich sąsiadów, braci, z którymi przychodzi im funkcjonować, nie zaś wchodzić w tak zwaną politykę spory o charakterze aksjologicznym, które w zasadzie dzieją się na górze i, tak jak powiedziałem wcześniej, społeczeństwo w pewien sposób przestaje je rozumieć. Ale ta konfiguracja polityczna po ostatnich wyborach mocno się zmieniła, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości, a wiele samorządów Platformy Obywatelskiej, czyli to są te takie ośrodki mikrowładzy, nazwijmy to, gdzie opozycja jest silna i gdzie może przedstawiać swoje stanowisko i w pewnym sensie narzucać także, jeżeli ma większość. Dokładnie tak. Przy czym pamiętajmy, że skala problemów, skala wyzwań stojących przed samorządem i stojących przed Polską, to są zupełnie innego gatunku problemy. Jeśli toczą się spory na poziomie parlamentarnym, tak jak powiedziałem, w kontekście Trybunału Konstytucyjnego, w kontekście sporów między władzą ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą, to w przypadku samorządu skala tych jak gdyby wyzwań jest jakościowo inna, ona jest bardziej konkretna, ona jest skierowana na wykonywanie konkretnych zadań wynikających ze strategii rozwojowej poszczególnych gmin, powiatów czy województw. Wspomniał pan o pewnej grze politycznej, która toczy się teraz, jak rozumiem, także na poziomie samorządu, ale czy samorządowcy świadomie w niej uczestniczą? Czyli jaki cel przyświecał tak naprawdę inicjatorom głosowania tego stanowiska dotyczącego orzeczeń, przestrzegania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego? Ja sądzę, że samorządowcy z siłą rzeczy są uwikłani w bieżącą politykę, identyfikują się z konkretnymi ugrupowaniami, czy to PO, czy PiS i stąd w sposób naturalny zaczynają demonstrować swoją tożsamość, czy taką identyfikację na zasadzie Republiki Plemiennej. Jedno plemię przeciwko drugiemu plemieniu stara się udowodnić, kto ma rację. Problem polega na tym, że te strony się nawzajem nie chcą słuchać. To znaczy każda, na zasadzie tak zwanej zdartej płyty, każda ze stron wygłasza swoją wersję bez chęci czy konieczności wysłuchania drugiej strony. Stąd argumenty merytoryczne zeszły w tło, pojawiają się inwektywy. Dochodzi do sytuacji, gdzie w teorii konfliktu mówi się o tak zwanym etapie ślepych plamek. Żadna ze stron nie stara się słuchać drugiej strony, żadna ze stron nie bierze ich argumentów, tylko nieustannie podkreśla własne zdanie. Ale przynajmniej na poziomie deklaracji w bydgoskim samorządzie pojawił się głos, żeby się spotkać i rozmawiać. Posłuchajmy, jak tę sytuację, która miała miejsce wczoraj podczas sesji Rady Miasta Bydgoszczy i także wcześniej ocenia opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, jak ocenia to także rządząca Platforma Obywatelska.
To nie jest tak, że wczorajsza sytuacja jest odosobniona. Od początku tej kadencji jesteśmy cały czas albo nagabywani, że mamy tak zakończyć dyskusję, albo nie udziela nam się głosu, albo zamyka się listę mówców, albo udaje się, że radnych PiS-u na tej sali nie ma. Chcemy po tej majówce odbyć, można powiedzieć, spotkanie bardzo twarde, spotkanie być może nawet ostatniej szansy przed podjęciem dalszych kroków. Ja nie mam pod względem prawnym nic sobie do zarzucenia, bo można mnie kojarzyć z Platformą Obywatelską i słusznie. Mam prawo do swoich poglądów i wyrażania ich w proponowanych stanowiskach i podpisywać je, ale proszę pamiętać, że jestem przewodniczącym Rady Miasta i muszę i odpowiadam wręcz za to, żeby tę sesję przeprowadzić bezkolizyjnie i sprawnie. Tak? Natomiast odnoszę wrażenie, że jest jakaś wielka niechęć do zapoznania się z regulaminem Rady Miasta. Uważam, że tego typu inicjatywy podjęte przez Radę Miast, w tym przypadku Radę Miasta Bydgoszczy, nie służą porozumieniu i budowaniu siły i Bydgoszczy, i naszego województwa, które jest szczególnie, można powiedzieć, podzielone i skonfliktowane z uwagi na konflikt Bydgoszczy z Toruniem. I uważam, że takie wystąpienie jednak nie służy budowaniu tej naszej jedności, naszej siły, a my tej siły szczególnie w tej chwili potrzebujemy. I druga sprawa, to prosiłbym bardzo, aby samorządy nie podejmowały podobnych uchwał, które mają na celu tak naprawdę przeniesienie konfliktu z poziomu Warszawy, z poziomu kraju, czyli rządu i opozycji, na sferę samorządową. Uważam, że to niczemu dobremu nie służy. Czy słusznie wojewoda zabiera głos w tej sprawie? Jest reprezentantem rządu, czyli może być identyfikowany z Prawem i Sprawiedliwością. Apeluję o to, by nie zajmować się, żeby samorządy nie zajmowały się podobnymi sprawami, podobnymi tematami. Apeluję o jedność, która może dać siłę regionowi. Ja myślę, że przedstawiciele nie tylko wojewody, ale prezydenta miasta, czyli przedstawiciele elit lokalnych powinni wyjść naprzeciw tym sporom, ponieważ bez względu na to, jak się będziemy kłócić, to i tak trzeba usiąść do stołu i zacząć stabilizować sytuację. Konflikt jest destruktywny. Oprócz tego, że się strony poobrażają, nic z tego nie wynika. Jeśli szukać kompromisu, to w pierwszym rzędzie inicjatorem tego kompromisu powinien być oczywiście czy przedstawiciel opozycji, czy ugrupowania rządzącego. Myślę, że warto pomyśleć w perspektywie najbliższych kilku lat, bez względu na to, jak jesteśmy względem siebie wrogo nastawieni, to i tak będziemy obok siebie funkcjonować. W związku z tym ta inicjatywa ze strony pana wojewody, dobrze by było, gdyby była także ze strony właśnie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czy samych prezydentów miast, powinna zapobiegać tego rodzaju, swoistego rodzaju patologiom. To ja nazywam wprost, ponieważ można upolitycznić wszystko. Można nawet pokłócić się w rodzinie, ale co z tego wynika? Jeśli patrzymy na diagnozę, to tylko daje nam poczucie zniesmaczenia. Jeśli patrzymy na to z boku, a problem i tak nie jest rozwiązany. Ale czy myśli pan, że ta inicjatywa dotycząca pojednania, czy też porozumienia międzypartyjnego może wyjść ze szczebla samorządu, czy ten konflikt, który trwa na górze, jakby to uniemożliwia? Czyli czy jest możliwa współpraca na szczeblu samorządowym w momencie, kiedy jest tak duża polaryzacja na szczeblu krajowym? Ja myślę, że tak. To jest kwestia pewnego intencjonalnego działania. Przecież to są tylko ludzie i aż ludzie. To znaczy, to od tych ludzi, od chęci, od woli, jak gdyby działania na rzecz kompromisu, będzie zależało, czy rzeczywiście znajdą się strony, które będą zainteresowane kompromisem. To w tym zacietrzewieniu, podążając coraz to dalej, dochodzimy do ściany. I co dalej? No tak, ale to samorządowcy, ludzie, ale także politycy, to przecież w interesie partii jednak zdobywają władzę także na szczeblu samorządowym. A może, panie redaktorze, byłby to taki asumpt do tego, żeby się opamiętali ci na górze? A może ta Polska lokalna, ta Polska, nazwijmy to, która chodzi twardo po ziemi, która dostrzega problemy, które trzeba rozwiązywać, a nie kłócić się o pietruszkę, bo w zasadzie są to spory o pietruszkę. Z punktu widzenia przeciętnego obywatela to są spory, które rzeczywiście wynoszone są na piedestał, czy Polski Centralnej, czy wręcz Unii Europejskiej, ale one dla przeciętnego Polaka niczego nie wnoszą do jego życia. Chciałem zapytać, czy Polacy jeszcze wiedzą, chcą wiedzieć, o co chodzi w tym sporze o Trybunał Konstytucyjny, pańskim zdaniem? Ja myślę, że nawet gdyby chcieli wiedzieć, to sytuacja jest tak pogmatwana, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, doszło do swoistego rodzaju takiego klinczu prawnego, i w takich sytuacjach prawo
to za mało. Trzeba dobrej woli, trzeba usiąść jedna, druga, trzecia strona, czyli wszystkie zwaśnione strony siadają do stołu i zaczynają rozmawiać. Chcieć rozmawiać to pierwsza, jak gdyby, sytuacja startowa. Chcieć wysłuchać drugiej strony, przejść na stronę przeciwnika, podać rękę, jak to mówi się w negocjacjach, zbudować im złoty most, użyć siły w sensie presji, żeby edukować. Politycy mówią o kompromisie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Takie słowa padają, tylko być może każda ze stron inaczej rozumie słowo kompromis. Tak, ale ja myślę, że to jest kwestia znowu dobrej woli, ponieważ deklaracje zewnętrzne, te powierzchowne, one wcale nie przenoszą się na meritum, na głębie sporu, który toczy się w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Proszę spojrzeć, że Europa także stała się zarzewiem szeregu konfliktów, które każą dość sceptycznie patrzeć na stabilność w sensie przyszłości Unii Europejskiej. A te konflikty wynikają z spraw wewnętrznych, czy raczej procesów, które zachodzą? Które są jak gdyby emanacją procesów globalizacyjnych, to jest takie odbicie, czyli zadziałanie sił odśrodkowych na skutek sprzeczności, jakie pojawiły się w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, począwszy od tych krajów stosunkowo mocno zadłużonych typu Grecja, Hiszpania, Włochy, poprzez kraje, które mają potężne problemy z emigrantami czy uchodźcami, które zaczynają się ogradzać, czy wreszcie tych, którym zabrakło woli, a także pomysłu, jak dalej przewodzić Europie. Ja myślę tutaj o silnych państwach Unii Europejskiej typu Niemcy, typu Wielka Brytania. No i tak od sprawy awantury podczas sesji Rady Miasta Bydgoszczy przeszliśmy do spraw globalnych, europejskich. Dziękuję bardzo panu za wizytę w studiu. Dziękuję także państwu. To była rozmowa dnia, a kolejna jutro. Do zobaczenia.